Tyle tych krawatów, bo na randkę to wiadomo, że trzeba być pewnym siebie. Jak być stale pewnym siebie? To jest temat bardzo ważny w dzisiejszym społeczeństwie. To jest temat kluczowy dla Twojego sukcesu. Ponieważ ludzie, którym pewności siebie brakuje w danej dziedzinie, w danym kontekście życia, który jest dla nich ważny, bo nie chodzi o to, żeby być pewnym siebie we wszystkim, co się robi, ale w tych ważnych rzeczach, to ludzie, którzy tego braku pewności siebie nie mają, po prostu tego, co chcą, o czym marzą, nie osiągają. W takim razie, jak być pewnym siebie? Jakie są do tego kroki, które możesz zrobić, które możesz przepracować i wdrożyć? Bardzo ważne moim zdaniem jest to, w jaki sposób się ubierasz. Jeżeli sam czujesz się dobrze sam ze sobą, sam ze swoim ciałem, czyli ubierasz się schludnie, ubierasz się w taki sposób, który sprawia, że inni ludzie odbierają Cię jako osobę sympatyczną, dbasz o higienę swojego ciała, o to, żeby być tutaj na buzi, na ciele dobrze wyglądającym, po prostu sympatycznym, uśmiechniętym człowiekiem, to automatycznie zobaczysz, że kiedy ludzie będą uśmiechali się na Twój widok, sprawi, że poczujesz się lepiej, że ta pewność siebie wzrośnie. I w jaki sposób możesz to zrobić? Uwierz mi, że pewność siebie nie zależy od tego, ile ważysz kilogramów. Nie zależy też od tego, ile masz wzrostu. Ale zależy od tego, w jaki sposób Ty, gdy już ubierzesz się w odpowiedni sposób, czy poczujesz się dobrze, swobodnie, czy to sprawi, że będziesz miał większy uśmiech na twarzy, czy nie. To jest bardzo ważna, kluczowa sprawa, którą łatwo naprawdę można dobrze sobie poukładać. Zobacz, że ludzie w garniturach często czują się dużo pewniej niż ludzie w dresach. Zobacz, że ludzie, którzy chodzą w brudnych ubraniach, często kulą głowę w dół, podczas gdy ludzie, którzy są zadbani, tak nawet często przesadnie, czują się jako osoby bardziej pewne siebie. I to jest ten pierwszy krok, który zdecydowanie jest najłatwiej ogarnąć, bo wystarczy na przykład wybrać się do dobrego stylisty, wystarczy po prostu znaleźć kogoś, kto pomoże Ci zainwestować trochę w ciuchy i pach, mamy to. To jak się ubierasz ma znaczenie. Wiesz dlaczego? Bo ludzie oceniają Cię po wyglądzie, czy tego chcesz, czy nie. Drugą bardzo kluczową sprawą, takim kluczowym elementem jest to, czy potrafisz swobodnie patrzeć drugiej osobie w oczy, uśmiechać się do niej w sposób sympatyczny. To nie jest sposób cwaniacki, tak? Ani to nie jest sposób nerwowy, tylko jest to sposób szczery, swobodny i ciepły. Ludzie potrafią we wzroku drugiej osoby wychwycić to, czy ktoś się interesuje drugim człowiekiem z czystej ludzkiej życzliwości, czy ktoś patrzy na Ciebie i próbuje wykombinować, jak Cię po drodze wyrolować. Ludzie potrafią ocenić to, czy kiedy mówisz do drugiej osoby i uśmiechasz się, kiedy chodzisz w różne miejsca z uśmiechem na twarzy, to się stresujesz, czy jesteś wyluzowany. Taki spokojny, szczery, nieprzymuszony uśmiech, który jest życzliwy dla innych ludzi, potrafi dodać ogromną ilość pewności siebie i w kontaktach z innymi ludźmi zdziałać cuda. Bo wtedy ludzie odbierają Cię jako osobę, która jest dobra, która jest otwarta i która przede wszystkim jest pewna siebie. Ludzie pewni siebie uśmiechają się, patrzą innym w oczy. Ludzie niepewni siebie uciekają wzrokiem, śmieją się w sposób nerwowy i wymuszony. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, jak Ty postrzegasz rozmowę z innymi ludźmi. Jak Ty postrzegasz siebie w tej rozmowie? Bo jeżeli siebie postrzegasz jako osobę, która nie ma żadnych zainteresowań, która jest taka mała, nic nieznacząca, taka nieszczęśliwa, niespełniona oraz jest taka poturbowana przez życie, że trzeba jej współczuć, to później idziesz i zaczynasz ludziom o tym opowiadać, jaki to jest problem wielki w życiu z Tobą. Podczas gdy jeżeli postrzegasz siebie w rozmowie z innymi ludźmi jako wartościowa osoba, która ma zainteresowania, która robi ciekawe rzeczy, która wkłada wartość w życie innych ludzi, która ma dobre hobby, ma dobrze poukładane w głowie, ma dobre hobby, zainteresowania, trzeźwo myśli o świecie. I przede wszystkim wiesz i jesteś dumny z tego, co osiągnąłeś w przeszłości, to Twoje rozmowy z ludźmi są na zupełnie innym poziomie. Najgorsza jest sytuacja, kiedy człowiek nie docenia siebie, kiedy człowiek nie ma żadnych zainteresowań, kiedy człowiek ma nudne życie. Bo wtedy on przychodzi, patrzy drugiej osobie w oczy i sobie myśli, jak ja mam tej osobie zaimponować, przecież ja tak naprawdę nie mam o czym mówić, nic nie zrobiłem, nic sobie nie reprezentuję. I to się da wyczuć, to się da zauważyć, że ktoś
prezentuje desperacką postawę. Na zasadzie, moje życie jest nudne, spraw, żeby mi było miło. Pamiętaj, w żadnym biznesie, w żadnej relacji nikt nie chce być tym, od którego się ciągnie energię. Ale za to ludzie lgną i przychodzą do tych i darzą sympatią tych, którzy tą energię dają. Jeżeli ty sobą przede wszystkim będziesz doceniał to, co robisz, jak nie masz hobby, to znajdziesz te hobby, znajdziesz fajne zainteresowania, będziesz miał o czym ludziom opowiadać, bo zaczniesz robić coś ciekawego w życiu, to automatycznie twoja pewność siebie wzrośnie. To, co robisz w życiu, to, kim jesteś w życiu, to, jak siebie postrzegasz w życiu, jako swoje osiągnięcia, takie typowo życiowe i zawodowe, to bardzo mocno podnosi pewność siebie. Ludzie pewni siebie to są ludzie, którzy mają ciekawe życie. Jedno z drugim idzie bardzo mocno w parze. Kolejną bardzo ważną kwestią, która dodaje pewności siebie i która moim zdaniem jest ponad wszystko, to jest przede wszystkim to, jakie masz nastawienie w swoim umyśle, jak masz poukładane w głowie, jak postrzegasz innych ludzi. Bo jeżeli masz dużo rzeczy pomotanych i pomieszanych, twój światopogląd nie jest jasny, nie wiesz, czego szukasz w życiu, nie znasz swojej drogi, życie to nieustanne poszukiwanie nie wiadomo czego, tak? Jeżeli sam nie wiesz, czego chcesz, jeżeli nie masz twardego, dobrego światopoglądu, nie charakteryzuje się ten światopogląd, twój sposób postrzegania ludzi, to jak masz poukładane w głowie, miłością do swojego otoczenia, szacunkiem do innych ludzi, chęcią wkładania wartości w ich życie, jeżeli tego nie ma, tylko jest strach, jest obawa, że ci ktoś wykiwa, jest zły stosunek do pieniędzy, bo ja muszę pieniążki wydać, o Jezu, ale tragedia, tak? Zamiast inwestuję pieniądze są dobre i tym podobne rzeczy. Jeżeli ten sposób poukładania świata w tych różnych kontekstach nie jest taki, jak trzeba, to często jest tak, że nawet dobrze ubrany człowiek nie będzie pewny siebie. Ale jednocześnie bardzo często jest tak, że jeżeli skupisz się na tym, żeby fajnie rozwijać siebie w życiu, żeby edukować się, zmieniać swój światopogląd, pokonywać kolejne wymówki, blokady, przepracowywać je, to w pewnym momencie stworzysz taki silny światopogląd na świat, taki szacunek do innych ludzi, nieocenianie innych ludzi i przede wszystkim miłość do innych ludzi, do tego, jakim oni są, nieważne co robią, to wtedy zauważysz, że cały ten brak pewności siebie totalnie się rozpływa. Wiesz dlaczego? Bo boimy się i czujemy się mało pewni siebie, jeżeli uważamy siebie za mniej wartościowych niż inni. Ale chełpimy się, kiedy czujemy się bardziej wartościowi od innych. Stała pewność siebie pojawia się, kiedy obie osoby, siebie i kogoś innego, traktujemy jak ludzi, którzy nie są ani lepsi, ani gorsi. To po prostu są inni ludzie z innymi doświadczeniami, tak samo fajnymi i czasami tak samo przykrymi jak nasze. I przepracowanie tego wszystkiego w głowie, w stosunku do ludzi, do pieniędzy, do życia, do sukcesu, jest sprawą, która koniec końców doprowadza cię do tego, że twoja pewność siebie jest trwała.